besties, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale i oficjalnie witam was w tegorocznej serii Vlogmas. Ten filmik pojawia się w pierwszym tygodniu grudnia, także dzień dobry grudzień. Mam nadzieję, że będziecie mieli udany miesiąc. Mamy dzisiaj sobotę, weekend, więc postanowiłam chwycić za kamerę, bo dawno nie nagrywałam. Wstałam się jakoś o 8, odespałam cały tydzień. Listopad jest dla mnie bardzo intensywny pod względem nauki. Codziennie mam zajęcia do późnych godzin, sporo się muszę uczyć, sporo muszę robić projektów, także dzisiaj przyciąłam totalnie na luz i w ten weekend chciałabym po prostu poczuć klimat świąteczny, ponieważ w moim miasteczku w Rimini odpalają świąteczne światełka. Mam też Black Friday, więc może coś kupię. Chciałam też ozdobić moje mieszkanie. Wiadomo, nie chcę szaleć, bo jestem tutaj tylko na jedne święta, ale fajnie byłoby kupić jakieś lampki, jakąś ozdobę, żeby było chociaż troszkę świątecznie. Także razem ze mną przygotujemy się na grudzień, porozmawiam sobie też o świętach. Sobota też oznacza market. To jest tak zabawne, że to miasteczko jest tak małe, ale nieważne co by się działo, w każdą środę i sobotę jest tutaj market i myślałam, że tego nie będzie w jesień, w zimę, ale jednak się myliłam. Normalnie wszystko działa, więc jestem gotowa, żeby pójść na market, poszukać jakichś ubrań czy coś. Taki szybki live update, jakby kogoś zainteresowało. Mam w listopadzie bardzo dużo nauki i generalnie przychodzę taki mały kryzys z tym związany, ponieważ na niektórych przedmiotach jest faktycznie bardzo ciężko. Mam problem z fizjologią i biologią, ale wykładowcy mówią, żeby się nie martwić, że wszystko będzie okej. Ale wiecie, jak to jest, kiedy jest się perfekcjonistą i coś nie idzie po waszej myśli. Listopad zawsze jest taki przytłaczający, mam wrażenie, bo grudzień zawsze już się kojarzy ze świętami, już trochę odpuszczamy i w ogóle. Ja też zaplanowałam sobie dwie podróże na ten miesiąc, więc wiem, jak to może zabrzmieć, ale to jest taka moja forma terapii, żeby pozwiedzać coś nowego, odpocząć. A szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać świąt tutaj i mam nadzieję, że ten filmik zmotywuje także i was, żeby się zmotywować na święta, żeby zrobić coś fajnego, więc zapraszam was do oglądania. Wypisałam sobie ultimate to-do listę, co zrobić, żeby poczuć święta. Mamy tutaj m.in. pójście na odpalenie światełek do centrum, zakupy, chcę kupić lampki, może jakąś taką mini choinkę, żeby był, wiecie, jakiś taki sentymentalny znaczek, że są tutaj święta. W międzyczasie spotykam się na lunch z przyjaciółką. Chcę zrobić też takie typowe rzeczy, jak stworzenie playlisty na Spotify, vision board, bo to jest coś, co zawsze mnie wdraża w ten vibe. No i też nagrywam, dlatego mam motywację, żeby znajdywać wokół mnie te świąteczne elementy. Mam też takie rzeczy, jak ogarnąć mieszkanie, zakupy, chwilkę się pouczyć, przyjrzeć sklepy z promocjami na Black Friday, więc zapowiada się bardzo fajny weekend. I ogólnie ja mam ostatnio bardzo dużo rozkmin życiowych. Chciałabym być z wami tutaj bardziej autentyczna, dzielić się z wami wszystkimi moimi rozkminami i wiadomo, mieć jakiś taki swój aesthetic, ale też bez presji. Także lecimy robić śniadanko, jest godzina 9, slow morning zaliczony. Pozdrawiam moje pranie z tyłu. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, ale z moich początków ta owsianka bananowa była moim ulubionym przepisem, kiedy zaczęłam nagrywać. Potrafiłam ją jeść codziennie przed maturą. Wzięło mnie tak na wspomnienia. Smakuje jak 2021. Uwaga, robimy basicowy fit check jak zawsze. Swetrek mam z lumpeksu, pod tym mam top z handem. Spodnie garniturowe z Bershki i Konwersy. Nie dajmy się zwieść, że jesteśmy we Włoszech, jest bardzo zimno. Co prawda jest jakieś 10 stopni, ale przez to, że wieje, muszę nożyć kurtkę zimową. Ją mam z Asosa, czapka, żeby się nie rozchorować. Wyglądam jak Michelin teraz, strefy najważniejsze. Robimy przegląd sklepu. You are not ready, I'm not ready, ale lecimy. Aktualnie mam ochotę wykupić cały sklep, a ja chciałam tylko jedną rzecz kupić, albo jakiś mały dodatek. Będzie ciężko, kochać.
dobra, niestety troszkę się zawiodłam. Jeżeli mam być szczera, takie ozdoby świąteczne są strasznie drogie. Mogłam sobie to kupić, ale ja się wtedy nie zabiorę do domu. Kupiłam sobie lampki, żeby powiesić zdjęcia. Pokażę wam, jak wrócę do domu. Teraz bym chciała wejść do kilku sklepów z ubraniami, żeby zobaczyć, czy może tam coś fajnego znajdę. Generalnie dzisiaj jest bardzo dużo ludzi tutaj i jak w Rimini nie ma za dużo osób, to kiedy jest market, to tutaj są tłumy. Na hall. Jeżeli mam być szczera, ja mam straszny problem z takim treating myself i ciężko mi kupować tak randomowo rzeczy. Ja strasznie overthinkuję wszystko i czuję, że nie zasługuję, żeby kupić sobie coś do ubrania, żeby kupić sobie coś randomowego, nie wiem, jakąś pamiątkę. Wiadomo, nie chcę robić nic na siłę i wiem, że jeżeli wyprowadzę się za jakiś czas stąd, to niepotrzebne mi są ozdoby do mieszkania, szczególnie, że ja mam bagaż. Dlatego w takim świątecznym klimacie kupiłam takie lampki i taśmy, żeby przykleić je gdzieś. Mam ze sobą zdjęcie i klamerki, więc myślę, że chciałabym się za to dzisiaj zabrać. Fajnie, bo będę mogła je też wziąć do domu, bo są małe. W tej grze myślałam, że przypadnę. Tam było tego za dużo, kubki, pierniczki. No i nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłam sobie coś do ubrania nowego. I tutaj we Włoszech mamy takie marki jak Brandy Melville, Subdude i Sad Benedict. To są takie bardzo popularne sieciówki i od dawna marzyło mi się, żeby sobie coś tam kupić. Było minus 20% na wszystko, więc uznałam, że okej, Patrycja, you deserve this. Możesz sobie pozwolić, żeby kupić sobie jakąś rzecz. I kupiłam sobie taki sweterek. No jest basicowa, ale jest bardzo cieplutki, jest bardzo milutki i generalnie jest bardzo dobrej jakości, bo jest made in Italy. Były jeszcze takie shorty, spódniczka i cały czas się zastanawiam, czy nie wrócić tam do sklepu i ich nie kupić, bo były też przecudowne. Ale jestem zakochana w tym sweterku i jestem całkiem dumna z siebie, że pozwoliłam sobie coś kupić. To jest naprawdę bardzo dziwny temat dla mnie, że nie potrafię sobie kupić czegoś miłego. No ale dobra, pokonałam swoją jakąś taką barierę. Nie jestem pewna, kiedy zapalają światełka. Mam też na lunchu z przyjaciółką. Uwielbiam pokebowle, tutaj to jest mi taki comfort food. Awokado, łosoś, ryż, coś pysznego. Muszę teraz chwilę się pouczyć, zrobić rzeczy na uczelnię. Myślę, że odezwę się do was, jak będę ozdabiała swoje mieszkanie, albo iść na spacer, kiedy zrobi się trochę ciemniej. Guys, Biril, tam jest, kurczę, tak zimno. Poszłam wynieść śmieci i po prostu umieram, leci mi z nosa. Nigdzie się dzisiaj już z domu nie ruszam. Przytulam się do mojego kaloryfera i będę oglądać film o Top Model. Jutro będzie lepszy dzień, udekoruję cały pokój. Zima też tutaj dotarła. Sorry za chaotyczność tego vloga, ale po prostu jest tyle rzeczy, które chciałabym wam pokazać, że nie wiem, jak to uwzględnić w jeden filmik. Dlatego I'm going with the flow. Dzień dobry, w niedzielę. Mam godzinę 9. Wyjrzałam wczoraj Top Model, wzięłam lekarstwa, bo trochę źle się czułam. Mam wrażenie, że znowu mnie złapało przeziębienie i cały czas nie wyzdrowiałam z tego poprzedniego przeziębienia. Ale jestem już żywa, nałożyłam mój nowy sweterek. Idę na śniadanko z przyjaciółką. Więc dzisiaj poza tym zajmiemy się też zawieszeniem światełek w moim mieszkaniu. Jestem zakochana w tym outfitie, który mam na sobie. Mogę wam go pokazać. Nałożyłam tą tenisową spódniczkę i do tego to takie podkolonówki, getry. Tak, już się zbieram, idziemy na śniadanko. Miłego dnia. Say hi. Hi. This is my bestie, coffee partner. My coffee partner. And she's from Chile. Do domu. Przejdziemy sobie teraz do takiej bardziej organizacyjnej części, a mianowicie w końcu chciałabym powiesić te lampki, które kupiłam. Miałam ze sobą z Gdańska też zdjęcie, które chciałam przyczepić. Generalnie nie zrobiłam tego do teraz, a mam już prawie grudzień, co jest przerażające, ale lepiej późno niż wcale. Oprócz tego chciałabym zrobić winter bucket list. Mówiłam trochę nieco o tym w poprzednim filmiku, jak poczuć taki klimat świąteczny, ale co roku lubię sobie zrobić taką winter bucket list i wypisać rzeczy, które chciałabym zrobić w grudniu. Oczywiście udostępnię ją na moim Instagramie, odpalę moją
playlistę na Spotify, którą zrobiłam kilka lat temu. Link do niej też zostawię w opisie. Więc nic nam nie pozostało, jak stworzyć naszą Winter Bucket List. Możecie oczywiście zrobić ją w formie Vision Board, możecie sobie wypisać coś w pamiętniku. Jak tylko chcecie, zróbcie tak, żeby było Wam wygodniej, żeby to Was motywowało. Dla mnie najwygodniej jest je robić w kanwie. Czasem też lubię się artystycznie wyżyć na kartce. Stworzyłam moją Winter Bucket List i mam tutaj m.in. ozdobić pokój, wypić gorącą czekoladę, stworzyć świąteczną playlistę, kupić świąteczny sweterek, upiec pierniczki, zrobić maraton filmowy, takie rzeczy, które są możliwe do zrobienia tutaj we Włoszech. W sumie nie ma co czekać. I zrobimy sobie pierwszy podpunkt, czyli ozdobić świątecznie pokój. Trzymajcie kciuki, że mi wyjdzie i enjoy the process. Nie wiem, czy widać, ale działa! Prezentuje się to tak. Mam tutaj trochę klamerek. Powieszę też jakieś zdjęcia, które wzięłam ze sobą, instaksy. Tak szczęśliwie, jak to wygląda. Oczywiście mogłoby to wyglądać lepiej. Wygląda to cozy i bardziej się czuję, jakby to był mój pokój. Najlepsze wydane 6 euro w moim życiu, naprawdę przysięgam. Ogarnęłam teraz, że jestem strasznie słaba w przygotowaniach do świąt, ponieważ ja nawet nie mam kalendarza adwentowego. I teraz jakby stoję przed takim wyborem, czy kupić sobie ten kalendarz adwentowy, czy nie, więc jakby nie mam pojęcia, co zrobić. Może sobie zrobić coś takiego, żeby codziennie zrobić jedną małą rzecz, która mnie zbliży do świątecznego klimatu, albo zrobić sobie taki jeden little treat every day. Ale pamiętajcie, że zasługujecie na takie rzeczy codziennie, ale nie chcę czuć tego, że zawiodłam siebie, ponieważ zrobiłam coś. Mam playlistę, mam Christmas bucket list i dodatkowo pojawiało się bardzo dużo pytań odnośnie tego, czy zostaję tutaj na święta, czy wracam do Polski na święta i jak to wszystko wygląda. Things got a little bit complicated. Dużo wam nie mówiłam o tym, co się działo w moim życiu. Jeżeli chcecie usłyszeć mój taki większy live update, może nagram kolejny filmik o tym, bo nie chcę tutaj za dużo o tym mówić. Chciałam bardziej pójść w formę vlogów. Wiem, że niektóre osoby tutaj zostają na święta, jak na przykład Marcela. To jest jedna z bliższych osób mi tutaj. Marcela jest Chile, więc ona w ogóle nie ma szans, żeby wrócić do domu, a nie chce, żeby spędzała je sama. Także po rozmowach z najbliższymi, z rodzicami, uznałam, że te święta będą takie specjalne i spędzę je tutaj, we Włoszech, więc to też będzie jakaś taka część Erasmusa. Wiadomo, jest mi trochę przykro, że nie spędzę jej z rodziną, ale wiem, że wrócę do domu i chcę wykorzystać ten czas, który spędzę z ludźmi tutaj, którzy też wracają do domu za jakiś czas, żeby zobaczyć tradycje innych osób. Spędzimy sobie razem tą Wigilię. Podczas świąt planuję też jedną podróż, więc będzie się działo, jestem bardzo podekscytowana. I takie są moje plany na święta. Nie chcę gdywać, nie chcę mieć what if. Zanim się obejrzę, będę w domu. Jest już grudzień. Dopiero co nagrywałam filmiki z pakowania się na wymianę, więc taki szybki update, nie chciałam się rozgadywać. Tak to wszystko się prezentuje. Jestem trochę zmęczona, bo cały dzień po prostu chodziliśmy po tym markecie. Więc chwilę sobie teraz odpocznę, pochilluję w moim pięknym pokoju. Czasem aż brak mi słów i nie wierzę w moje życie. Nie wiem, czy słyszycie, ale robię sobie teraz szybki obiad. Jak byłam ostatnio w Lidlu, sobie trochę poszalałam. Moim odkryciem jest ser stracciatella. Chyba już o tym tu mówiłam, ale ja byłam przekonana, że to jest tylko deser. Wiecie, smak lodów i tak dalej. Ale nie, to jest ser podobny do buraty. Polecam, jeżeli nie spróbowaliście. Mam też makaron z truflami. I'm obsessed with truffle. Po obiedzie powinnam się pouczyć. Czy mi się chce? Tak nie do końca. Robię sobie obiad w białym sweterku. Robię sobie coś z przecierem pomidorowym. Więc good luck, Patrycja. Wszyscy wiemy, że to nie jest dobry pomysł. Spójrzcie tylko na to, czy istnieje coś piękniejszego. Nie wydaje mi się. Możecie mi dać znać, czy robicie takie bardziej daily vlogi, czy bardziej takie aesthetic vlogi. Ostatnio, to be honest, mam ochotę pójść bardziej w stronę takich daily vlogów, gdzie jestem w 100% z sobą. Takie luźne, domowe vlogi. Może czasem się trochę powtarzam, ale bardzo lubię pokazywać takie moje proste życie. Dużo się tutaj dowiedziałam o sobie na wymianie, co bym chciała robić, w jaką stronę chciałabym pójść, za czym tęsknię. Wzięło mnie tak na rozkminy. Będę nagrywać to, co lubię, ale równocześnie chciałabym, żeby wam się to dobrze oglądało. Także możecie mi dać znać. Będzie mi bardzo miło.